Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jestem w miejscu, gdzie ludzie cieszą się swobodą i oddychają pełną piersią. Domy jednorodzinne, które dzisiaj wyglądają nieco inaczej. A taki obrazek jak ten, który widzicie właśnie z boku, sprawia, że dotykamy niesamowitej wizji. Ja sam jestem człowiekiem, który lubi wysoką technologię i zastanawiam się, czy fotowoltaika to dobre rozwiązanie? Czym smakuje? Ile kosztuje? Jakie rzeczy muszą być spełnione, by mogła być skuteczna i bezpieczna? I w tym cyklu, do którego Was właśnie zabieram, chciałbym obalić mity, rzucić troszeczkę merytoryki na zagadnienie po to, żeby każdy, absolutnie każdy w tym kraju, który mieni mi się dzisiaj jako zagłębie fotowoltaiki, był spokojny i pewny swoich wyborów. Zaczynajmy. Fotowoltaika bez usterek. Tak jest. Fotowoltaika, odmieniana przez wszystkie przypadki. Sporo tego w przestrzeni gdzieś dookoła słyszymy. A to taki panel, a to tyle prądu. Ale czy to zabawka dla bogaczy, czy milion ludzi popełniło błąd w tym kraju, że zamontowali sobie właśnie taką instalację na dachu? Ja na to pytanie sobie nie odpowiem, ale że jestem człowiekiem lubiącym dociekania, zaprosiłem do siebie Marcina, który, mam nadzieję, rzuci nowe światło. O, już jest, nie czaj się, nie czaj cześć, się. Cześć, cześć, jestem, jestem. Cześć Marcin, cześć, cześć. Cieszę się, że wpadłeś, bo kontynuując moją tyradę, liczę na to, że powiesz mi, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, montować, czy nie montować. Jaka jest prawda? Gdzie jest pies pogrzebany? Niechże ta rozmowa będzie elektryzująca. No to pogadamy, bo mamy o czym gadać. Tak jest, słuchaj, rodzina czteroosobowa, 200 metrów chałupy, dach jest, jaki jest widać. Kawał dachu. Co o ten temat myślisz? Czy rzeczywiście iść w fotowoltaikę, czym to smakuje i ile to kosztuje? No opowiadaj, opowiadaj. Okej, to zaczniemy od tego, że iść w fotowoltaikę tak, ale tylko wtedy, kiedy robisz to mądrze. Jeżeli masz kupować fotowoltaikę po łebkach, to nie rób tego w ogóle. Co to znaczy mądrze? Mądrze to znaczy, żeby przeanalizować, co tak naprawdę kupujesz. Bo jeżeli kupujesz panele, falownik, zapomnij. Czyli nie wchodzi w grę takie rozwiązanie, że gdzieś ktoś komuś powiedział, pan Heniu do mnie przyszedł, powiedział tu dwa panele, tu trzy panele i będzie cacy, będzie pan miał prąd i żarówki się będą świecić. No nie, tak się robi portrety albo nie wiem co, jakąś sztukę abstrakcyjną, nie? Okay. Ale nie fotowoltaikę. No to jak to powinno wyglądać profesjonalnie, jak powinno być to zrobione? Okej, okay, to zacznijmy po pierwsze od kluczowej kwestii, czyli od projektu. Jeżeli chodzi o projekt, no to jeżeli trafia do Ciebie pan Janek, lokalny, który rozrzuca Ci panele tu 5, tu 8 i tak dalej, i to jest jego projekt, to uciekaj. Po prostu uciekaj. Nie? To znaczy, że trafiłeś źle, to znaczy, że to jest artysta, malarz, a nie spec od fotowoltaiki. Dobrze. A czy to się opłaca? Idę dalej. Ile to kosztuje? Jak ze stopem zwrotu z tej inwestycji? Fotowoltaika powinna Ci się zwrócić w 7-8 lat. Ale jeżeli trafisz na pana Janka artystę, no to ona Ci się może zwracać lat kilkanaście, kilkadziesiąt, albo czasami może Ci się nie zwrócić w ogóle. W ogóle? W ogóle. To się może zdarzyć. A skąd ja mam wiedzieć, że pan Janek, który mi coś wciska, że to jest złe? Przecież ja się na tym nie znam, no to przecież on ma sprawę chyba ułatwioną, prawda? I właśnie od tego masz mnie. Ja Ci powiem. Dobra. Więc tak jak powiedziałem, cztery słowa rodzina, 200 metrów mamy domu. Ile tych paneli? Jakie powinny być, żeby rzeczywiście one się zwróciły? Chociaż powiem Ci szczerze, że ja nie do końca jestem zainteresowany tym zwrotem, bardziej niezależnością taką energetyczną. Okej, okay. To o tym sobie porozmawiamy, bo musimy omówić kilka konkretnych szczegółów, na które powinien zwrócić uwagę, po to, żeby dojść do tego celu, o którym mówiłeś przed chwilą. To żeby nie trzymać w niepewności, powiedzmy naszym widzom, na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę, przygotowując projekt i wycenę instalacji fotowoltaicznej. Ruszając po kolei, na pewno trzeba zwrócić uwagę na projekt. Należy zwrócić uwagę na jakość montażową. Należy zwrócić uwagę na gwarancję, i to gwarancję producenta, ale też gwarancję, które daje Ci firma montażowa. Należy zwrócić uwagę na to, żeby odbył się audyt instalacji, żeby ona była dla Ciebie bezpieczna. Należy przede wszystkim, pod kątem tego, o co pytałeś, zwrócić uwagę też na to, jakie są ceny zakupu, sprzedaży tego prądu, który produkujesz, a który jest używany na bieżąco. Pomów jeszcze trochę i będę głupszy niż byłem, zanim tutaj wpadłeś. Zobaczcie, na ile elementów składowych trzeba zwrócić uwagę, żeby to miało ręce i nogi, żeby ten prąd, który uzyskujemy z dachu, był rzeczywiście właściwy versus zużycie systematyczne, które ja generuję. Tak, a to na razie wierzchołek góry lodowej. Nie, no stary, no oszczędź mi tego. Pokażę Ci teraz, w której części dachu ja widziałbym instalację, a Ty się na ten temat wypowiesz. Wypowiesz się na tym w następnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszamy. A teraz, Marcinie, chodźmy obejrzeć dach. Zobaczmy.